Cześć! Witam się dzisiaj z Wami znowu w takim luźnym reading vlogu, ponieważ ostatnio, gdy zapytałam się, jakie byście chcieli filmy zobaczyć, dużo osób mi pisało, że właśnie chciałoby zobaczyć znowu reading vlog, więc idealnie się złożyło, bo miałam też taki plan oraz również mam maraton czytelniczy, także czytam wedle kategorii. Aktualnie czytam Królestwo Popiołów Sary J. Maas, pierwszą część i zostało mi 100 stron, także zaraz na pewno skończę. I generalnie jako Jonquil miałam przeczytać Jesteś moim zawsze, który tutaj gdzieś leży. Natomiast tak mi się spodobała ta część, że postanowiłam, że przeczytam jako Jonquil drugą część Królestwa Popiołów, ponieważ ma żółtą okładkę i idealnie się wpasowuje. Więc zobaczymy, jak to będzie. Oprócz tego, no to nie wiem, czy coś jeszcze będę czytała. Nie wiem też, ile ten reading vlog będzie trwać, raczej do poniedziałku, tak jak poprzednio. Także zobaczymy i mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodoba. Powiem Wam, że jak do tej pory jeszcze nic nie przeczytałam, bo sprzątałam, potem robiłam sobie makijaż do zdjęcia. Te zdjęcia nie za bardzo się udały, ale może coś wybiorę. Więc tak, teraz jeszcze też muszę znowu posprzątać po zdjęciach, bo mam bałagan na biurku. I potem może dopiero coś poczytam. Miałam plan dzisiaj skończyć sobie do południa Szklany Tron. Ale mi się to nie udało, więc może skończę później i po prostu zacznę jeszcze później Królestwo Popiołów drugą część. Także zobaczymy i najwyżej jutro się do Was odezwę, bo dzisiaj jeszcze no, nie mam o czym do Was gadać. Skończyłam wczoraj czytać w nocy Królestwo Popiołów Sary J. Maas, pierwszą część. I ja po prostu kocham ten świat całym sercem. Może też jest to spowodowane tym, że mam do tej serii jakiś sentyment. Bo jakby od niej też zaczęło się moje czytanie, takie większe czytanie. Także ja po prostu kocham całym sercem. I szczerze powiedziawszy, miałam ją przeczytać na koniec maratonu, ponieważ chciałam właśnie jakby zapobiec takiej sytuacji jak teraz, czyli że będę chciała koniecznie sięgnąć po drugą część, bo chciałam przeczytać jako Jonquil Jesteś moim zawsze. Natomiast nie mogłam się powstrzymać po wojnie makowej, miałam ochotę bardzo na fantazy, więc też sięgnęłam po Królestwo Popiołów, przeczytałam i muszę sięgnąć po Królestwo Popiołów część pierwszą i zaraz myślę, że to zrobię. Wczoraj też miałam mało czasu na czytanie wbrew pozorom, ponieważ sprzątałam, potem robiłam makijaż na Instagrama, który zresztą tam mieliście gdzieś. Później znowu musiałam posprzątać, tak naprawdę wieczorem dopiero sobie poczytałam, a też przyznałam się szczerze, że nie miałam jakoś bardzo ochoty na czytanie. Także myślę, że dzisiaj to nadrobię i przeczytam wreszcie Królestwo Popiołów do końca. Może nie dzisiaj do końca, natomiast myślę, że jutro może mi się uda to skończyć. No nie wiem, zobaczę, nie będę krakała, bo może też wyjść tak, że nie będę miała później ochoty na czytanie. Zobaczymy, jak to będzie. Jednak zabieram się za to, nie za Jesteś moim zawsze
a potem zobaczymy, jak to będzie. Tak w ogóle nie wiem, czy tylko ja tak mam teraz podczas tej kwarantanny, że na samym początku czytało mi się jakoś lepiej i więcej, a teraz mam taki lekki zastój, może nie jakoś bardzo, bo też no sporo czytam, natomiast jednak jakoś tak nie mam za bardzo ochoty, nie wiem, co mam ze sobą zrobić, nie wiem, czy tylko ja tak mam przez tą naprawdę kwarantannę i przez tego wirusa, przez to wszystko, mam jakiś taki dołek, więc no, ale jak widziałam na Instagramie, dużo też osób tak ma, więc nie jestem w tym sama. Możecie w komentarzach napisać też, czy czytacie teraz więcej, czy też macie jakiegoś dołka troszeczkę i taki zastój czytelniczy mały i zobaczymy, no, może nie jestem sama w tym. Cześć, witam się dzisiaj z Wami w poniedziałek i postanowiłam, że podciągnę troszeczkę tego vloga. Będzie on trwał do piątku bodajże, ponieważ na Instagramie też Wam napisałam, że w tym tygodniu nie pojawi się nic we wtorek ani w środę, ponieważ myślałam, że więcej uda mi się przeczytać w weekend i też, że więcej nagram. Jednak no, nie udało się, więc po prostu ten vlog nie miałby sensu. Dlatego też nagram go właśnie jakoś do piątku albo do czwartku, zobaczymy jak to będzie w ogóle. Także mam nadzieję, że uda mi się troszeczkę więcej przeczytać niż teraz, bo w weekend bardzo mało przeczytałam, naprawdę bardzo, bardzo mało. Wczoraj też tak jak powiedziałam, że nie chcę krakać i dobrze, że nie chciałam krakać, ponieważ czytałam tylko chyba 117, tak, 117 stron Królestwa Popiołów, więc wstyd, jak nie wiem, no ale dobra, mniejsza. I tak, generalnie bardzo mi się podoba jak na razie, ja naprawdę ubóstwiam cały ten świat i niekoniecznie naszą główną bohaterkę, jak jakby pozostałych i w ogóle, bo czasem główna bohaterka działa mi na nerwy, nie powiem, że nie. Znaczy bardzo ją lubię, ale czasem się zdarza, że mnie denerwuje, tak samo jak jej chłopak, że tak powiem, bo nie chcę tutaj, chociaż i tak w sumie wszyscy wiedzą jaką się nazywa, ale dobra, mniejsza. Więc tak, jakby oni tak czasem mnie irytują, natomiast pozostali bohaterowie są tak świetni, po prostu, ach, cudo. Więc tak, aktualnie czytam to, myślę, że dzisiaj tego nie skończę na pewno. Wczoraj mówiłam, że może to dzisiaj skończę, nie skończę na pewno. Pozostało mi jakieś 390 stron bodajże, więc to jest w ogóle awykonalne. Może jutro, nie wiem, zobaczymy, no, jak to wyjdzie. I tak, na razie przeczytałam dwie książki podczas maratonu, więc troszeczkę słabo, ale no już trudno. Przeczytałam dwie takie dosyć grubsze książki, więc może to się jakoś tam, no. I tutaj mam te dwa cudeńka. I tak, o Wojnie Makowej mówiłam na Instagramie, w sensie napisałam tam recenzję i tak dalej, więc tam Was też odsyłam. Jest moja pełna recenzja i opinia na temat tej książki. Jedyne, co mogę Wam powiedzieć, to naprawdę czytajcie. Ta książka jest po prostu fenomenalna. Ja się nie spodziewałam, że ona będzie aż tak super. Bardzo fajnie się ją czytało, tak płynnie, szybko i przyjemnie. Co prawda faktycznie była w niektórych momentach bardzo brutalna i jakby dużo było też wulgaryzmów, natomiast no ostrzegali, że tak powiem, inni ludzie przed tym, więc jakby wiedziałam, na co się pisze. Też jest przepięknie wydana, ma ilustracje, które naprawdę są cudowne, ja jestem zakochana, no patrzcie sami. One są po prostu piękne, no nie będę Wam tutaj więcej pokazywała, bo myślę, że to jest fajne zaskoczenie, jak kupuje się książkę i można obejrzeć ilustrację. Natomiast jest naprawdę przepięknie wydana, jest świetna, więc bardzo Wam ją polecam i odsyłam Was tam do mojej pełnej recenzji. Natomiast drugą książką, wczoraj o niej już, przedwczoraj, w sobotę już o niej mówiłam. Wczoraj o niej mówiłam, dobra. Pomieszałam się. Wczoraj o niej już mówiłam, czyli o Królestwie Popiołów części pierwszej Sary J. Maas. I tak, ja tą książkę również przeczytałam, także aktualnie no już nie będę się o niej rozwodziła, bo też jakby no o tych ostatnich częściach nie ma sensu gadać. Ja na Instagramie jak skończę tą ostatnią część, to chcę napisać recenzję o całej serii. Także na razie przeczytałam tylko te dwa cudeńka. W tym tygodniu będę nadrabiać, bo w sobotę się już maraton kończy. A ja jeszcze mam
dwie kategorie, czy trzy. Czekajcie, teraz mam chwilowy... tak, przeczytałam Żonkil, znaczy czytam aktualnie Żonkil, przeczytałam Tulipana i przeczytałam Przebiśniega. No to zostały mi dwie, nie, trzy kategorie, przecież sześć kategorii. Dobra, pomieszałam się. Jeszcze mi zostały trzy kategorie, aczkolwiek pewnie nie zdążę przeczytać trzech książek, więc te podciągnę, tom albo tom, nie wiem, jeszcze zobaczę, podciągnę pod Bratki, bo... Może nie ma tam rodzeństwa jako tako, ale jest kuzynostwo, rodzina, więc podciągnę to tak na siłę po prostu. A pozostałymi książkami, jakie chcę przeczytać, to jest Ewa, Ty ma więcej tef. I nie wiem, gdzie ona jest, przyznam się szczerze, gdzieś chyba na górze. Tak, na samej górze, więc nie będę tam już sięgała. Bratki chciałam przeczytać, ale to też mi się nie uda. Dumę i uprzedzenie. I jeszcze coś chciałam przeczytać. Już teraz przyznam się szczerze, nie pamiętam. Dosłownie, nie mam zielonego pojęcia. Także zobaczymy, jak to będzie. I tak. Już sobie przypomniałam, co chcę przeczytać. I oprócz Ewy, Tewy i więcej Tew, Katrin Evans, chcę sobie przeczytać Dziewczyny z powstania, prawdziwe historie Anny Herbich. Więc mam troszeczkę mało czasu, bo mam kilka dni dosłownie, cztery dni, tak, cztery. Cztery dni na przeczytanie dwóch książek oraz dokończenie tej jednej, więc muszę się streszczać, ale no wiadomo, że nic na siłę w sumie. Jeżeli mi się nie uda, no to trudno. Będziecie mieli przykład, że ja po prostu się nie nadaję do maratonów. Znaczy, nie, powiem tak, ja lubię maratony i często biorę w nich udział. Natomiast czasem po prostu wychodzi tak, że na przykład podczas tego maratonu nie mam ochoty czytać albo, nie wiem, mam jakiś dołek czy coś takiego i po prostu jakby... Czytam, ale tak mniej niż normalnie, więc tak, więc zobaczymy. Aczkolwiek no, bardzo mi się podoba ten maraton i fajnie, że udało nam się go zorganizować, a to ile przeczytam, no to się okaże. Jeżeli faktycznie uda mi się przeczytać te wszystkie książki, które chciałam, no to przeczytam 5 książek, więc tylko bez jednej kategorii jakby, także myślę, że nie będzie jakiejś biedy totalnej. Zobaczymy, jak to będzie, no i tak. Dzień dobry, witam się z Wami we wtorek. I jestem aktualnie na stronie 311 w Królestwie Popiołu w drugiej części. I powiem Wam tak. Jak wcześniej wspomniałam, bardzo lubię tą serię. Natomiast ta część troszkę mnie zawodzi jak na razie. W sensie, zaczęło się bardzo dobrze. Ale był jeden wątek, który mi się nie podobał i uważam, że troszeczkę był na siłę. Zobaczymy, może potem się to rozwinie i może wszystko się wyjaśni jakoś. Aczkolwiek no ten wątek tak... No niby spoko, aczkolwiek właśnie tak jakby był dla zapełnienia stron. Na samym początku podchodziłam troszeczkę do tego inaczej i bardzo to przeżywałam i tak dalej, ale potem jednak jak się okazało już o co chodzi, to tak... Pół na pół, aczkolwiek no kocham, tak jak wcześniej wspomniałam, więc zobaczymy, co się będzie działo. Może dzisiaj mi się uda skończyć, bo mam jakieś 180 stron do przeczytania, wczoraj przeczytałam 200 coś, więc jakby może mi się uda. Natomiast tak, to teraz czytam i aktualnie powiem Wam, że mam ochotę na jakiś thriller. Thrillerów dawno nie czytałam, ponieważ ja thrillery czytam zazwyczaj na jesień, zimę, bo wtedy jest jakby taki klimat i ja najbardziej wtedy lubię to czytać, tak samo jak kryminały. Natomiast mam właśnie ochotę i zastanawiam się, czy już kompletnie nie zepsuć mojego TBR-u i tak naprawdę z TBR-u chyba przeczytałam tylko jedną książkę jak na razie, także beznadziejnie po prostu. Chodzi mi o ten TBR pierwszy na kwiecień i właśnie tutaj mam... taki plan, że jeżeli dalej będę miała ochotę na thriller, to przeczytam Na skraju załamania zamiast Ewy, Tewy i więcej Tew. Ja wiem, jestem beznadziejna, nie nadaje się do TBR-ów. W sensie powiem Wam tak, ja w tamtym miesiącu, w marcu, przeczytałam praktycznie wszystkie książki z TBR-u. Miałam, chyba tylko dwóch nie przeczytałam, co przeniosłam potem na kwiecień. No ale jakby, jak widać mi to nie wyszło, także tak i...
No cóż, no zobaczymy, jak to będzie. Aczkolwiek mam ochotę właśnie na coś takiego i zobaczymy, bo za zamkniętymi drzwiami mi się bardzo podobało, więc może to mi się też spodoba. No nie wiem, bo w sumie słyszałam różne opinie o tych późniejszych jakby książkach i że za zamkniętymi drzwiami jest najlepsze, chociaż jeszcze słyszałam, że bardzo dobre jest Pozwól mi wrócić albo właśnie Do skraju załamania. Nie pamiętam, które to było, które, przyznam wam się szczerze. No ale dobra, zobaczymy, może mi się spodoba, może będzie fajnie. Jest ona też dosyć krótka i ma duże litery i krótkie rozdziały, więc myślę, że szybko się będzie to czytało i zobaczymy. A oczywiście drugą książką, którą chcę jeszcze przeczytać, są Dziewczyny z Powstania i o tym wam też wczoraj mówiłam. Także będę wam, wiecie, na bieżąco mówiła i zobaczymy. Bardzo dużo razy powtarzam słowo zobaczymy teraz i ja was za to naprawdę przepraszam, ale no, nie wytnę już tego. Będę się pilnować. Powiem wam w ogóle, że wczoraj byłam pierwszy raz od bardzo dawna na spacerze w parku i była tak piękna pogoda, naprawdę jest tak cudowna pogoda, że aż po prostu szkoda jest mi, że akurat w tym roku musi być coś takiego. W sensie wiem, że to jakby nie jest od nas zależne. Natomiast na przykład w tamtym roku była beznadziejna pogoda na wiosnę i tak dalej, na święta wielkanocne, okropna. A w tym roku, kiedy wszyscy siedzimy w domach, nie możemy wychodzić nigdzie i tak dalej, oczywiście musi być błękit, słoneczko, 15 stopni, no po prostu pogoda marzenie. No, takie jest życie, jak widać, no. Dobra, ja teraz idę robić zadania swoje tam kolejne i tak dalej do szkoły, a potem będę czytała. Znaczy zobaczymy, czy będę czytała, ale chciałabym poczytać. Natomiast powiem wam, że ja tak nie chcę kończyć tej książki. W sensie ja nie chcę kończyć tej serii, bo ja mam do niej, wczoraj już to powiedziałam, albo przedwczoraj, nie pamiętam, że mi się mylą te dni, że mam do niej ogromny sentyment. I tak jest. I najprawdopodobniej ja sobie zamówię też Szklany tron po angielsku i będę sobie czytała i odnawiała. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie, może mi to w ogóle nie wyjdzie. Natomiast, ja nie wiem, jest mi tak przykro, że muszę już to kończyć, że to już jest koniec. Chociaż no ona ma 8 części, więc no ile można, tak, no już bez przesady. Aczkolwiek no jest mi przykro, jest mi po prostu przykro. Dobra, więc mamy jakąś 19 bodajże, nie wiem, coś około tego. Skończyłam czytać jakoś pół godziny temu ostatnią część Szklanego Tronu. I tak, ta część na pewno nie była tak fajna jak pozostałe. Nie podobała mi się aż tak bardzo. Środek moim zdaniem taki już wymuszony i na siłę. Początek był bardzo spoko, końcówka też mi się bardzo podobała. I tak, jest mi tak naprawdę przykro, że już to skończyłam, że już do tego świata nie wrócę, w sensie i wiem, że mogę zrobić reread. Aczkolwiek jakby ja nie lubię za bardzo czytać znowu książki tej samej, więc może spróbuję, tak jak wcześniej powiedziałam, po angielsku. Zobaczymy, no może. Także tak, i ja jestem... No nie wiem, no poruszyło mnie to po prostu i nawet nie wiem, co powiedzieć. Mówię, no ta książka nie była świetna jakoś i w ogóle i na pewno wcześniejsze części bardziej mi się podobały. Nawet Królestwo Popiołów pierwsza część była lepsza od tej, ale po prostu jakby sam fakt, tak, że to już się skończyło, że to już koniec i w ogóle jakby te ostatnie strony to było tak, no... Moje serce pękło na pół, aczkolwiek no wiadomo, jakby wszystko super, no, ale jednak no przykro mi. No ale trudno, znajdę jakąś inną historię na pewno. Też nie, na pewno nie znajdę fajniejszej historii, ale... Znaczy nie, może znajdę, ale... no tak jak mówiłam wcześniej, mam do tej książki po prostu sentyment i ogólnie do tej serii, także tak. No i dzisiaj może się zabiorę na skraju załamania, aczkolwiek nie wiem, bo troszeczkę czuję kacyka książkowego i że on będzie mnie prześladował, także zobaczymy, czy dzisiaj mi się to uda zacząć w ogóle, czy może obejrzę jakiś serial albo coś takiego. No, jakoś to będzie, tak? Witam się z wami w czwartek i wczoraj się nic nie odzywałam, ponieważ uczyłam się i jakby nic poza tym nie robiłam, potem sobie poleżałam po południu. A wieczorem dopiero i w nocy sobie czytałam, także jakby nie miałam za bardzo o czym wczoraj mówić.
I tak, wczoraj przeczytałam, zaczęłam czytać na skraju załamania i jestem na stronie 197. Muszę Wam przyznać, że bardzo szybko się to czyta, bo ma duże, naprawdę duże literki, krótkie rozdziały i jakoś tak to leci, że nawet za bardzo nie wiesz, na której stronie jesteś i nagle się okazuje, że na 197. Więc bardzo mi się jak na razie podoba. Ma taki fajny klimat i nawet nie wiem, czy nie jest lepsza od Za zamkniętymi drzwiami, aczkolwiek no zobaczę jeszcze, jak przeczytam do końca. Jakby tak, no nie wiem, jak czytałam tą książkę, to tak jak tutaj było napisane, że po tej książce zaczniesz się zastanawiać, czy ufać sobie samemu i w ogóle. Ja to czytałam wczoraj, właśnie większość czytałam w nocy i przyznam się szczerze, że miałam takie jakieś ciarki dreszczu i w ogóle i takie, no naprawdę fajnie jest to jakby rozwiązane, że tak powiem, nie rozwiązane, ale poprowadzone, o poprowadzone to jest dobre słowo. Więc tak, na pewno odezwę się jeszcze jak skończę, chociaż nie wiem w sumie, bo najprawdopodobniej ten vlog skończy się dzisiaj, czyli w czwartek. Miałam plan jutro, ale raczej się dzisiaj on skończy, żebym miała czas zmontować i tak dalej. Więc tak, więc zobaczymy, może mi się uda to skończyć, aczkolwiek dzisiaj mam naprawdę dosyć sporo lekcji. Także nauczycielom się nagle przypomniało, że no dzisiaj będzie fajniej, jak porobicie sobie zadanka. Zobaczymy, jak to będzie. Ja na pewno dzisiaj skończę tą książkę, bo zostało mi 151 stron, więc to jest akurat więcej niż pewne, bo tak jak powiedziałam, szybko się to czyta i wczoraj tak naprawdę od, nie wiem, w 2 godziny może przeczytałam tyle, coś takiego. Naprawdę szybko mi to idzie i tak żwawo, więc fajnie moim zdaniem i myślę, że to będzie naprawdę dobry thriller i że trafi do moich ulubionych thrillerów, bo nie mam ich za wielu, bo ja aż tak bardzo dużo thrillerów nie czytam, ani kryminałów, bo tak jak Wam powiedziałam, najwięcej z tego gatunku czytam w jesień, zimę, ale teraz nagle mnie coś tknęło, że może sobie teraz przeczytam. No i czytam, no. I tak. Także potem jeszcze się na pewno do Was odezwę. Także to by było już na tyle z tego reading vloga. Wiem, że za dużo się nie działo, ale on miał właśnie być taki luźny, taki jak poprzedni. I tak, miał on trwać od soboty do poniedziałku, jednak no nie wyszło i kończymy w czwartek. Cieszę się, że oglądaliście i może szybko tak podsumuję, co udało mi się przeczytać podczas tego reading vloga. Więc tak, skończyłam i właśnie nie pamiętam, czy przed, czy jakby w trakcie. Królestwo Popiołów, część pierwszą Sary J. Maas. Przeczytałam również do końca Królestwo Popiołów, drugą część i generalnie dużo się o nich nie rozwodziłam, bo nie chciałam, bo to są ostatnie części serii. Dlatego też na Instagramie macie pełną recenzję całego Szklanego Tronu, całej serii, także tam Was odsyłam. W opisie znajdziecie moją nazwę, także zobaczcie, jeżeli jesteście ciekawi. I już ostatnią książką, którą aktualnie czytam i o niej też dzisiaj mówiłam, jest Na skraju załamania. Myślę, że ją dzisiaj skończę, także na spokojnie jakby tutaj się z tym wyrobię. Natomiast nie wiem, czy uda mi się jeszcze przeczytać ostatnią książkę z maratonu, czyli Dziewczyny z powstania Anny Herbig. Ponieważ jutro mogę nie mieć aż tak dużo czasu na czytanie, więc zobaczymy. No najwyżej po prostu sobie ją dokończę już po maratonie na spokojnie. No tak jak wcześniej powiedziałam przy filmiku maratonowym, że to jest tylko zabawa, więc jakby nie spinamy się i czytamy ile po prostu chcemy. Także to jest mój cały stosik. Nie przeczytałam jakoś bardzo dużo, ale tak jak Wam mówiłam wcześniej, ja też miałam chwilowe załamanie nerwowe i nie chciało mi się czytać, dlatego w weekend nagrywałam bardzo mało. Także tak, mam nadzieję, że Wam się podobało, dziękuję, że oglądaliście i wszystkie oczywiście tam w opisie macie nazwy do moich kont mediów społecznościowych. Także to by było już na tyle i ja się z Wami żegnam, pa pa!